Witam cię serdecznie, drogi widzę na kanale Szoteł. Kto nie subuje Tempała, zapraszam was serdecznie na twitch.tv/diabelszy, gdzie odbywają się praktycznie codziennie transmisje na żywo. Chciałbym powiedzieć, że w godzinach wieczornych, ale ostatnio testujemy sobie godzinki, więc często możecie mnie też znaleźć po południu. Dzisiaj będziemy sobie oglądać Lootboxa, taki kanał o grach komputerowych w większości. I dzisiejszy tytuł materiału to CD Projekt Pozwany. Proszę bardzo, GTA 6 w 30 FPS-ach nawet na PS5 Pro. Oj, optymalizacja leży. Zobaczmy. Materiał będzie z tych grubszych, ponieważ CD Projekt został pozwany w USA przez jednego z użytkowników serwisu GOG. Microsoft zwalnia aż 650 osób i jest to ich drugie ogromne zwolnienie w ciągu tego roku. Digital Foundry przeanalizowało ostatnio PlayStation 5 Pro i sprawdziło, czy GTA 6 w ogóle będzie w stanie osiągnąć na niej 60 klatek na sekundę. Ogólnie jeśli chodzi o PlayStation 5 Pro, no to pojawiły się też duże kontrowersje, jeśli chodzi o napęd. Subskrybujcie kanał i zaczyna. Nie da się ukryć, że CD Projekt to... Ej, dla mnie to jest takie porąbane, że cały czas ludzie kupują tak konsole. Ja wiem, że niby te wszystkie zespoły, które są w konsolach, one są często, się mówi, że są więcej warte, że PlayStation tam dokłada w ogóle do tego interesu, ale kurwa, te wszystkie podzespoły się tak szybko starzeją, wychodzi jakaś nowa generacja gier i już jest problem, i już nie pójdzie nawet na średnich wymaganiach to. To firma, która... A do pececika, wymienisz jedną rzecz, cyk i jest to, wszystko działa, nie? Bardzo powolutku stąpa po ziemi i ostatnim co chce, to zawieść graczy bądź ogólnie różnych użytkowników serwisów, którymi są właścicielami. Lecz jak już powiedziałem na wstępie, firma CD Projekt została pozwana w USA. Ogólnie chodzi tutaj o serwis GOG, którego są właścicielami i możecie sobie kupić na niej różne produkcje i tak dalej, i tak dalej. Powiem więcej, kiedy kupicie nawet... Tylko, że karta warta całą konsolę, a nawet dwie. Ich Cyberpunk albo... No fakty, tylko, że wiesz, weźmiesz sobie taką 4090 i ta 4090 gdzieś starczy na lata. Ja? No to 100% zysków idą właśnie do spółki, ponieważ są oni właścicielami GOG-a, więc dlaczego by nie? Ano, do sądu okręgowego w USA, a dokładniej mówiąc do dystryktu Nowy Jork, płynął niedawno cywilny pozew zbiorowy przeciwko CD Projektowi. Warto w tym miejscu powiedzieć, że złożyła go jedna osoba, a jest to jeden z użytkowników platformy GOG, który na co dzień normalnie kupował i grał w produkcję na tej platformie. W sensie, to nie chodzi o to, że tylko jedna osoba złożyła ten pozew, ponieważ jest to pozew zbiorowy, więc bardziej no właśnie, że ona jest przedstawicielem grupy osób, która też zauważyła domniemane naruszenie ustawy. Domaga się on ustalenia na drodze sądowej, czy funkcjonowanie serwisu GOG i wykorzystywanie przez nie rozwiązania techniczne są zgodne z panującymi na terenie USA Video Privacy Protection Act. Dla tych, co nie wiedzą, jest to ogólnie ochrona wideo przed piractwem, w co wliczają się także gry. A no właśnie, co jeśli sąd stwierdzi, że takowa została naruszona? A no prawdopodobnie CD Projekt będzie wtedy zobligowany do zapłacenia jakiegoś odszkodowania. Najgorsze jest to, że CD Projekt jest takim gigantem, ale dlaczego niby... Bo czekaj, nie rozumiem trochę. Chodzi o to, że tylko jedna osoba złożyła ten pozew, którymi są właścicielami. Lecz jak już powiedziałem na wstępie, firma CD Projekt została pozwana w USA. Ogólnie chodzi tutaj o serwis... No ale jaka ochrona przed piractwem? Co, że wystawili swoją grę na GOG-u? GOG, którego są właścicielami i możecie sobie kupić na niej różne produkcje i tak dalej. Okej, możecie kupić sobie różne produkcje i tak dalej, i tak dalej. A co, że z nielegalnych źródeł mają rzeczy, które możesz zakupić na GOG-u? Tak dalej. Powiem więcej, kiedy kupicie nawet u nich Cyberpunk albo Wiedźmina, no to 100% zysków idą właśnie do spółki, ponieważ... Są oni właścicielami GOG-a, więc dlaczego by nie? Ano, do sądu okręgowego w USA, a dokładniej mówiąc do dystryktu Nowy... Czyli chodzi o to, że idzie 100% do kieszeni tego, tak? New York płynął niedawno cywilny pozew zbiorowy przeciwko CD Projektowi. Warto w tym miejscu powiedzieć, że złożyła go jedna osoba, a jest to jeden z użytkowników platformy GOG, który na co dzień normalnie kupował i grał w produkcję na tej platformie. W sensie, to nie chodzi o to, że tylko jedna osoba złożyła ten pozew, ponieważ jest to pozew zbiorowy, więc bardziej chodzi o to, że ona jest przedstawicielem grupy osób, która te... Rozmiń skrót, proszę. Też zauważyła domniemane naruszenie ustawy. Domaga się on ustalenia na drodze sądowej, czy funkcjonowanie serwisu GOG i wykorzystywanie przez nie rozwiązania techniczne są zgodne z panującymi na terenie USA Video Privacy Protection Act. Dla tych, co nie wiedzą, jest to ogólnie ochrona wideo przed piractwem, w co wliczają się także gry. A no właśnie, co jeśli sąd stwierdzi, że takowa została naruszona? A no prawdopodobnie CD Projekt będzie wtedy zobligowany do zapłacenia jakiegoś odszkodowania. Najgorsze jest to, że CD Projekt jest takim gigantem, że niezależnie od jaka afera będzie miała miejsce i tak dalej, to zawsze ucierpi na tym giełda, no, na pewno. A także zauważył to także inwestorzy. Dlatego przez całą tą sytuację akcje polskiego giganta zaliczyły przez weekend spadek. Spadek, ale będzie duże wykupienie przed Wiedźminem 4. I najprawdopodobniej będzie taka sama akcja, jak była z Cyberpunkiem, widzowie, czyli do dnia przed premierą Cyberpunka pewnie wypikuje strasznie do góry, będą rekordowe ilości
i dzień przed tym spadnie na łeb na szyję. Około 10 zł, a w najniższym momencie wynik ten sięgnął 164 zł i 95 groszy. Jeśli natomiast obecnie wejdziemy na giełdę, to możemy zauważyć, że cena ta wraca do normalności i co prawda najgorsze już za CD Projekt. Problem jest taki, że GOG to platforma, z której bardzo łatwo krakuje się gierki i wiele osób czeka tylko, aż pojawi się krak z GOGa w sam dzień premiery. Tak było chociażby z Wiedźminem 3, tak było chociażby z Cyberpunkiem 2077, gdzie nie wiem, czy przypadkiem Cyberpunk nie zadebiutował kilka dni wcześniej. Tak samo było chociażby z Ghost Runnerem, który zadebiutował 7 dni przed premierą już na różnych stronkach z krakami. Ogólnie jeśli chodzi o GOGa, no to kraki tutaj są na poziomie dziennym i prawdopodobnie może teraz coś się z tym zmieni. No i o co chodzi w tym Microsoftie, ponieważ zwolnili oni 650 osób i co teraz? A no dodam, że to nie jest ich pierwsze rodeo, ponieważ w styczniu, czyli na początku 2024 roku, zwolnili oni 1900 osób, czyli pracowników, którzy byli jakby podpięci pod Activision Blizzard, kupione później przez... W sumie... To, że wyjebali ludzi z Activision Blizzard, to ja nie mam wcale im za złe, no ja pierdolę, robili takie gówno, a nie robotę, że trzeba było ich chyba wyjebać, żeby się odsudzili, sorry. Microsoft. Xbox, nie da się ukryć, zwolnił dużo osób, bo 1900, aczkolwiek ucierpiał na tym chociażby prezes spółki, czyli Mike Ibarra, a jeszcze we wcześniejszym roku, czyli w roku 2023, Microsoft zwolnił tych deweloperów 10 tysięcy. Zauważyłem, że Xbox jak zwalnia, to on zwalnia już naprawdę sromotną ilość deweloperów, dlatego strach się bać pracować w tym Xboxie, strach się bać. Ale pamiętajmy, że nie tylko Microsoft robi zwolnienia i redukcję etatów, ponieważ ostatniego czasu, a w sumie przez ostatni rok, jest to naprawdę duża plaga, jeśli chodzi o zespoły pracujące w branży gier. W każdym razie, 3% pracowników firmy straciło swoje posady, a jak podaje serwis Variety, otrzymali oni dostęp do wiadomości Phila Spencera, który przekazał wiadomość o dostosowaniu struktury zespołu po przejęciach. Przez ostatni rok naszym celem było zminimalizowanie zakłóceń przy jednoczesnym powitaniu nowych zespołów i umożliwieniu im jak najlepszej pracy. W ramach dostosowania naszej struktury zespołu po przejęciu i zarządzania naszą działalnością, podjęliśmy decyzję o wyeliminowaniu około 650 ról w Microsoft Gaming, głównie funkcji korporacyjnych i pomocniczych, w celu zorganizowania naszej działalności z myślą o długoterminowym sukcesie. Z informacji, którą możemy uzyskać od Phila Spencera, dowiadujemy się, że wcale nie byli to deweloperzy pracujący nad jakimiś różnymi produkcjami, a korpo szczury, a także osoby, które pomagały im. Spencer natomiast w następnej wiadomości podkreśla, że żadne studio nie ucierpiało i nie mamy się co obawiać, żadne z nich nie zostanie zamknięte. A ogólnie wszystkie gry, jakie są rozwijane przez Microsoft Studios, nie są anulowane i dalej są rozwijane. Ostatnio głośno jest temat PlayStation 5 Pro i nie ma się co dziwić. Cena w Polsce będzie diametralnie wysoka, ponieważ za konsolę zapłacimy 3500 zł. A... Czy to jest diametralnie wysoka? Ile kosztowała na premierę piątka? Ja pamiętam, że po czasie, bo na piątku był ogólnie bardzo duży problem na premierę, bo ich nie było nigdzie, one schodziły wszędzie na pniu. Ja pamiętam, że chyba po pół roku, roku od tej, od premiery, zapłaciłem 2700, 2800 zł. Bardzo dużo, pamiętam, płaciłem za tą konsolę, a pamiętajmy o tym, że jeszcze inflacja poszła diametralnie do góry, więc nie ma tragedii, w sensie myślałem, że będzie z piątkę kosztować. A jeśli chodzi o różnicę między konsolą standardową a konsolą Pro, to praktycznie jej nie widać. Nie zmienia to faktu, że jeden z redaktorów technicznych Digital Foundry... To się zależnie od tego, jakie tam są bebechy powymieniane, czy to jest w ogóle opłacalna, wiecie, ścieżka. Przyjrzeć się sprawie i no, że tak to powiem, postanowił przeanalizować, jak będzie wyglądać uruchomienie GTA 6 na konsoli PlayStation 5 Pro. Oczywiście mowa tutaj w 60 klatkach na sekundę i w rozdzielczości 4K. A no, jak możemy dowiedzieć się z serwisu IGN, PlayStation 5 Pro może nie wystarczyć, aby odpalić Grand Theft Auto 6 w 60 klatkach na sekundę w rozdzielczości 4K. Redakcja, jeśli chodzi o działanie GTA 6 na konsoli PlayStation 5 Pro, no to nie obawia się niczego. Tytuł będzie działać naprawdę fajnie, aczkolwiek nie osiągnie tego, co pierwotnie było zakładane. Ponieważ jeśli oryginalny PlayStation 5 poradzi sobie z Grand Theft Auto 6, to nie będzie to niczym trudnym dla PlayStation 5 Pro, które będzie troszeczkę lepsze. Wiadomo, jak to bywa w produkcjach Rockstar Games. Mamy duży otwarty świat, który mocno obciąża procesor, dlatego nie jedna maszyna potrafi się na tym wszystkim wyłożyć. Bo obstawiam, że osoby, które będą grać na klasycznym PS5, będą grać sobie na trybie wydajnościowym, ponieważ ona może obsługiwać 60 FPS-ów ze względu na fakt, że wszystko obecnie jest dopracowywane i prace cały czas prawdopodobnie nad tym trwają, aby właśnie tak było. Sęk w tym, że procesor, który znajduje się w klasycznej konsoli PlayStation 5, a PlayStation 5 Pro jest dokładnie taki sam, no co oznacza, że obciążenie będzie dokładnie takie samo. Redaktor techniczny Digital Foundry postanowił wypowiedzieć się szerzej. Czym się różni to PS5? Na ten temat i przyznał, że jeśli twórcy GTA 6 celują w 30 FPS-ów na podstawowym PlayStation 5, to nie ma szans, aby wersja Pro... Kurwa, dzisiaj przerażające by było. Ja przynajmniej bym nie potrafił aktualnie grać w gry, które mają 30 FPS-ów. W sensie od razu mnie to boli w oko, dlatego bardzo nie lubię grać na PlayStation. Nawet jak gramy jakieś stare Souls-like'i, to mnie strasznie boli oko, nie? Bo jak wiesz, 30 FPS-ów,
To już jest kurwa tragedia. W sensie większość z lajków jest i tak na 60, no ale chuj. Poradziła sobie po prostu z grą na 60 klatkach. Jakbym miał coś teraz w 30 grasz, to ja bym chyba zdech, ty. Mimo tego, że w konsoli PlayStation 5 Pro jest lepsze GPU. Czekajcie, ile Bloodborne ma? Nie, no Bloodborne ma 60 klatek. Jest zlokowane na 60 klatkach. W sumie wcześniejsze generacje, PS4 jeszcze były na 30 klatkach, nie? Trzymany cały czas. Na 30 jest Bloodborne, to dobrze pamiętałem. Okej, już myślałem, że fuck up strzeliłem. To wydaje mu się, że i tak tych 60 nie będzie. I oczywiście jest szansa, że Gwiazdy Rocka dopną jakoś to wszystko i produkcja GTA 6 będzie działała w 60 FPS-ach na PlayStation 5. Na 30, właśnie pamiętałem, że on był taki gorszy, tylko że mi się, mówię, mamy takie czasy, że ja to raczej celuję w klatek 140, żeby było adekwatne, albo 180, bo na buście mogę mieć tam 180 Hz. Więc już bardziej w 180 FPS-ów celuję w grach komputerowych, aniżeli kurwa, wiecie, 30-60, no. I Xboxie Series X. Na komputerze? No nie byłbym w stanie zagrać w grę na 30 klatkach. Tylko czy będzie to stała liczba? Obawiam się, że nie. Jeśli spojrzymy sobie na poprzednie wersje Grand Theft Auto, czyli GTA 4 i GTA 5, no to na konsolach PlayStation 3 i Xboxie 360 standardem było 30 FPS-ów i wiadomo, konsole nie obsługiwały wtedy jeszcze 60 klatek, ale wydaje mi się, że tym razem będzie dokładnie tak samo i nieważne, czy mamy dopisek Pro, czy nie, myślę, że 60 nie będzie. I tutaj też to nie znaczy, że redaktor uważa, że PlayStation 5 Pro nie podoba i nie ma tego możliwości, wręcz przeciwnie. Jest on ciekawy, co tak naprawdę konsola ma do zaoferowania i jakie są ostateczne limity, lecz nie ciężko jest zauważyć, że jest on zdezorientowany po pierwszej prezentacji urządzenia. Super, kurwa. Co tu się odjebało? Bo to jest bardzo ciekawy... Chłop mówi, kurwa, jest dysputa na temat 30-60 klatek. Sorry za dziwne pytanie, ale co myślisz o tym, że faceci lubią robić babą minetę, skoro ja robiłem i to śmierdzi starym śledziem, nawet świeżo umyta? Powiem ci tak. Jak lubisz, jak baba wkłada fiuta do mordy, a ty nie chcesz, kurwa, zakosztować ludzika, to jesteś chujnie facet, to tyle mogę powiedzieć. Siedzi on mocno w takich technicznych rzeczach, więc dobrze zdaję sobie sprawę... A, jestem gejem, ja tylko fiuty do mordy, tak, tak. ...aby zaprezentować konsolę PlayStation 5 Pro, na którą czekał cały świat. A jeśli dalej jesteśmy przy konsoli od Sony, no to warto w tym miejscu powiedzieć, że napędy do PlayStation 5 cały czas drożeją i znikają ze sklepów. Co najgorsze, ma to miejsce także w Polsce. Oficjalna prezentacja konsoli PlayStation 5 Pro przyniosła nam bardzo przykrą informację, ponieważ dowiedzieliśmy się, że nie będzie ona posiadała napędu. I to był sygnał dla skalperów, aby... Ale kutas to jest skóra i od lada nie wyskakują pryszcze dookoła na ustne ryju? W sensie... Ja nie chcę nic mówić, ale od tego drugiego raczej też nie, stary. Widocznie... Musisz chyba poprosić swoją partnerkę, żeby się przebadała, kawalerze. Aby wykupić wszystkie napędy ze wszystkich internetowych stron, aby po prostu potem sprzedawać je drożej. Dlatego też teraz w żadnym markecie nie znajdziemy napędu, a znajdziemy go na Allegro za takie ceny jak chociażby 900 zł czy 950 zł. Jeszcze ostatnio ta cena wynosiła jakoś 700, 800, no a teraz jeśli wejdziemy sobie na polski serwis, to ta cenka jest już troszkę większa. Co ciekawe, w Empiku nawet znajdowała się najdroższa oferta wynosząca 1000 zł i nawet ona jest już niedostępna. Dodatkowo można w internecie przeczytać, że na amerykańskim Amazonie urządzenie znajduje się na 10 miejscu najchętniej kupowanych przedmiotów w kategorii gier wideo, natomiast w niestety Polsce słyszeliśmy jedną 20 pozycję. Także jeśli macie napęd i chcecie dużo zarobić, możecie go wystawić, na pewno ktoś kupi, albo możecie też poczekać i po prostu nie kupować i po prostu zostawić go dla siebie. No proszę. Co ja mogę? Co za głupota w ogóle. Na dzisiaj dzięki za oglądanie materiału, widzimy się w kolejnych odcinkach i pamiętajcie, napęd w tych latach to jest żyła złota i pilnujcie go. Servus.